Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Jak książka na stole, to oznacza, że kolejne spostrzeżenia, kolejna recenzja kolejnej pozycji. Książkę Twoje słowa mają moc dostałam od wydawnictwa kobiecego, by ją przejrzeć i Wam przedstawić moje przemyślenia na ten temat. Pani Alina Adamowicz napisała krótkie przypominajki, które dodają skrzydeł, inspirują do działania i zmiany życia na lepsze. Książka jest w takiej, no nie cienkiej, bo to nie taka, no nie twardej oprawie, w niesztywnej oprawie. I cóż tutaj się dzieje? Znajdź siłę w słowach. Słowa kłębiące ci się w głowie kontrolują twoje emocje i zachowania. Wpływają na zdrowie oraz samopoczucie. Myśli każdego dnia oddziałują na nastrój, dają poczucie spokoju i spełnienia, ale mogą też potęgować lęk i niepokój. Właściwe słowa w odpowiednim momencie potrafią zmienić życie na lepsze. Zawarte tu refleksje, wskazówki i ćwiczenia pozwolą ci przyjrzeć się słowom tworzącym twój świat. Poznasz sposoby na uciszenie wewnętrznego krytyka, który dochodzi do głosu w naszym codziennym postrzeganiu siebie. Nauczysz się pozytywnego myślenia, doświadczysz mocy dobrego nastawienia, a także dowiesz się, jak znaleźć w sobie odwagę oraz chęci do działania. To twój czas, twoje życie. Doceniaj się, wspieraj i zaopiekuj się swoim sercem oraz umysłem. Ta książka ci w tym pomoże. Od razu mówię, nie jest to podręcznik, jak zmienić swoje myślenie na lepsze. Tego znajdziemy mnóstwo w sieci. Myślę, że każdy z nas tutaj będących na tym kanale jakąś tam wiedzę rozwojową ma. Ja przyznam szczerze, że ta książka trafiła do mnie w bardzo odpowiednim momencie, bo my od stycznia zajmujemy się afirmowaniem, czyli tak, słowa mają moc i właśnie tę moc wykorzystujemy. Z tym, że ja Wam też zawsze powtarzam, że my afirmujemy cały czas, więc jeżeli myślimy źle przez cały dzień i zrobimy jedną afirmację, to tak jakby wrzucać muszelkę z powrotem do wody. I ta książka właściwie pomaga w takim fajnym wzniesieniu się na poziom lekko medytacyjny. Słuchajcie, ona po prostu składa się, gdziekolwiek ją nie otworzymy, z krótkich takich myśli, które możemy czytać po kolei, całość naraz, jedną dziennie, otwierać w dowolnym miejscu, tak żeby była naszym przesłaniem na dzień. No taki trochę, bym powiedziała, techniczny podręcznik działań. No i przeczytam Wam taką randomową myśl. Jeśli już teraz ktoś nie docenia tego, co mu dajesz, to nie sprawi, że cię pokocha, jeśli dasz mu jeszcze więcej. Czasami podejmujesz decyzję o rozstaniu. Czasami zdecydujesz, że czas się rozstać. Nie oceniam cię, bo wiem, jakie masz opcje. Wspieram cię, bo wiem, że czasem nie podejmujemy jakichś decyzji, bo nie jesteśmy na nie gotowe. I to jest w porządku. Bądź spokojna, zastanów się, zdecyduj, zaplanuj, zrób to, czego potrzebujesz, gdy będziesz gotowa. Wysyłam do ciebie same dobre myśli. I w takim przemyśleniu możemy na przykład zostać w jednym dniu. Druga strona tej książki, słuchajcie, taka już nie byłabym sobą, gdybym nie wymyśliła, rola wróżebna, słuchajcie. Są takie wróżby, które na przykład otwierają Biblię na odpowiednim przypadkowym wersecie i czytają i interpretują. Dobra wróżka jest sałatki po wróży. To może być książka wróżebna, typu co mam zrobić w danym momencie swojego życia, no na przykład czy zmienić tę pracę, nie? I teraz mamy. Jeśli ktoś powtarza jakieś zachowanie, to może już najwyższy czas przestać się oszukiwać, że jest inny niż pokazuje. Czyli ja bym to zinterpretowała względem pytania, że czas zmienić swoje zachowanie, czyli czas zmienić pracę. Słuchajcie, no, materiał wróżebny jak znalazł. I ćwiczymy swoją intuicję odnośnie symboli, które napotykamy. Symbole są w tarocie, symbole mogą być w książkach. Książka bardzo ładnie wydana w takiej, bym powiedziała, nowoczesnej estetyce. Zresztą uwielbiam, jak na tych okładkach są te
zmiany struktur. Ja też chyba jednak jestem jakimś ADHD-owcem. Dotykam i macam. Dotykam, macam i wącham, może, bo śmiesznie książki. Ale wąchać książki to chyba wącha każdy, kto lubi książki. No i tu mamy naprawdę taki po prostu zbiór. Trafiłam fajnie. Moja lista spraw nie do zrobienia. Starać się zadowolić wszystkich wokół, zrezygnować ze swojej pasji, mówić tak, gdy chcę powiedzieć nie, ciągle stawiać czyjeś potrzeby ponad swoimi, krytykować samą siebie i dokopywać sobie, odkładać życie na później, przestać marzyć, przepraszać za coś, czego nie zrobiłam, umniejszać sobie, aby inni poczuli się lepiej. Tadam! Już świat staje się piękniejszy. Także myślę, że jest to rodzaj książki, którą możemy traktować w kategorii książka rozwojowa. No właśnie, jaskółki, słuchajcie. Mi się to właśnie tak kojarzy z takim, z taką, ptaki to w ogóle archetypowo wieści, wiadomości, więc z taką dobrą wiadomością na dany dzień, na daną sprawę. Nie jest to książka, którą czyta się od deski do deski. Nie jest to książka podręcznikowa. Nie uczy nas żadnych rzeczy, oprócz tego, że uczy nas doceniać siebie w taki fajny sposób. No i tak, no nasze słowa mają moc. Tu jeszcze było gdzieś od autorki. Pozdrawiam wszystkie kobiety, które właśnie teraz próbują wzmocnić siebie. Próbują się nie poddawać, mimo burz i przeciwności. Próbują poradzić sobie z problemami, o których nikomu nie mówią. Próbują utrzymać się na powierzchni, próbują pogodzić się z przeszłością. Próbują polepszyć swoje życie. Próbują wspierać siebie, próbują dawać wsparcie innym. Próbują odnaleźć lub utrzymać równowagę. Próbują iść do przodu. Widzę was. Też tu jestem. Jesteśmy w tym razem. I ona też tak fajnie napisała, że ta książka składa się z myśli, którymi dzielę się podczas wykładów dla studentek i studentów konferencji, spotkań terapeutycznych, szkoleń i warsztatów. Część z nich została zainspirowana słowami, wpisami i cytatami, które zapadły mi głęboko w serce. Od zawsze lubiłam zapisywać swoje przemyślenia, bardzo mi to pomagało, zwłaszcza gdy miałam słabszy czas. Wierzę, że właściwe słowa we właściwym momencie mogą zmienić czyjeś życie na lepsze. Tu wystarczy sobie skojarzyć memy, które czasem nam towarzyszą, gdzieś tam przywiną się, przeglądając, scrollując internet i coś do nas trafia. Coś do nas trafia, no nie? Refleksje, wskazówki i ćwiczenia zawarte w tej książce pomogą ci przyjrzeć się swoim myślom i słowom, które tworzą twój świat. Także ja z czystym sumieniem książkę tę polecić mogę, która nie jest magiczna, ale coachowa, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Podoba mi się, tak zwyczajnie podoba mi się, do takiego użytku wzmacniającego nasze wewnętrzne poczucie wewnętrznej wartości. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych recenzjach bądź innych filmach na moim kanale. Pa, pa. Thank you.